Witam Was, ukochani w woli Bożej. Witam Was przy stopach Jezusa. I pragnę Was zaprosić z całą społecznością internetową Echo Boga Fiat oraz z Baryją i naszym kapłanem, który zawsze nam towarzyszy, księdzem Marcinem Sobiechem, na 24 godziny walki o błogosławieństwo. Do walki, ukochani, będziemy używać specjalnej modlitwy. Modlitwy wewnętrznej Jezusa Chrystusa. Niektórzy z Was już nam towarzyszyli na 24 godzinach męki pańskiej według Luizy Picaretti. Zobaczcie. Zapraszam Was, abyście nabyli sobie tę książkę lub wydrukowali na naszej stronie www.echobogafiat.pl lub na stronie wolaboza.org. Ukochani, modlitwa ta jest wyjątkowa. Pokazuje nam miłość Boga, którą obdarował człowieka. My stworzeni jesteśmy z Jego miłości dla Niego, abyśmy Go kochali, abyśmy tą miłość odwzajemniali. I ta modlitwa jest tak wyjątkowa, bo ona pokazuje, jak Jezus Chrystus, będąc człowiekiem tutaj na ziemi, jak przeżywał całą mękę pańską i jak stapiał się z nami, zadośćuczyniał za każdy nasz grzech, za każdą złą myśl, za każde bicie serca, za każdy zły dotyk, za złe spojrzenia, za złe kroki, za złe myśli. To siódmy rok mojego nawrócenia. I gdy wpadła mi w ręce ta książka przed 3-4 laty, to zachwycona miłością Boga, który mnie z powrotem do siebie przywrócił, i gdy czytałam tę książkę, to pierwszy raz płakałam. Pierwszy raz pojęłam człowieczeństwo Jezusa. Tak troszkę. Pierwszy raz zobaczyłam Jego boskość, autentyczną boskość i autentyczną miłość ludzką. Autentycznego człowieka, Boga, który tyle razy umiera, tyle razy ponosi ran, aby mnie do siebie przywołać, aby mnie swoją miłością oczyścić, abym mogła do Niego przylgnąć. Aby ta modlitwa była autentyczna, potrzebujesz czystego, wyspowiadanego serca i pragnienia zadośćuczynienia, pragnienia bycia z Nim całym sobą, całą sobą. Pragnienia oddania Mu swojej woli i pragnienia modlenia się w woli Boga. Taką ludzką miłość mężczyzny i kobiety można tutaj przedłożyć jako wzór do zapragnienia takiej miłości Bożej. Życzę Ci, abyś zapragnął się na nowo zakochać, tak jak zakochałeś się w swojej żonie, tak jak zakochałaś się w swoim mężu. I później w każdej momencie swojego początkowego zakochania byłaś cały czas myślami przy nim, przy niej, co robi, gdzie jest. Zaraz zadzwonię, zaraz się z nią spotkam, z nim spotkam. Będziemy razem jeść, będziemy razem iść, będziemy razem się uśmiechać, będziemy ściskać swoje dłonie. I tak jest też z modlitwą w woli Bożej.
modlitwa woli Bożej. Modlitwa jest to modlitwa, której oddajesz swoją wolę Bogu i to wola Boga modli się w tobie. I to pragnienie zjednoczenia wól powoduje, że to On czyni w tobie wszystko. Modlitwa 24 godzin męki pańskiej według Luizy Picaretty jest tylko jedną częścią z całego życia w woli Bożej, której się uczymy u ojca Benedykta Seltmaja. Dlatego też zapraszam Was wszystkich, abyście sięgnęli do naszych nagrań z ojcem Benedyktem i wspólnie z nami zaczęli się uczyć życia w woli Bożej. Co to znaczy żyć w woli Bożej, a nie wolą Boga tylko. A wracając do ludzkiej miłości, zakochanie, pragnienie drugiego człowieka powoduje, że zaczynamy go kochać. Podejmujemy decyzję bycia z kimś, związania się na całe życie. I zakochanie nieraz przemija, ale twoja żona należy cała do ciebie. Twój mąż należy cały do ciebie. Aby podtrzymać tę miłość, należy do tego dialog, należy bliskość, należy nieraz wyrzekanie się samego siebie ze względu na drugą osobę. I właśnie do takiej modlitwy ciebie zapraszam. Do modlitwy wewnętrznej Jezusa Chrystusa, do pragnienia utożsamienia się z Nim, Jego wewnętrzną modlitwą. Jest wielka obietnica związana z tą modlitwą, gdyż Pan Jezus tak bardzo się cieszy, gdy patrzy z góry, jak się nią modlimy, że widzi odbicie samych siebie w każdym z nas. I obiecał Luizie Picaretcie, że jeżeli osoby, chociaż jedna osoba z danej miejscowości będzie taką modlitwą się modliła, to powstrzyma rękę swojej sprawiedliwości i zachowa całkowicie lub w części całą miejscowość, nie tylko twoją rodzinę, ale całą miejscowość poprzez to, że jedna osoba tylko się modli tą modlitwą w danym czasie i w danej miejscowości. Kochani, żeby już nie przedłużać, pamiętajcie, zapragnijcie kochać miłością Boga. Stwórzcie warunki, aby ta miłość Boga w waszym sercu znalazła czyste podłoże, czyste, wyspowiadane serce. I zaczynamy walkę. Jak walczymy? My modlimy się już po chyba z trzy lata naszego doświadczenia jest, że jeżeli modlimy się dużą grupą, to najlepiej jest modlić się jedną godziną od poniedziałku do soboty, tylko jedną godzinę. Na tą godzinę dostajemy błogosławieństwo naszego kapłana, księdza doktora Marcina Sobiecha, proboszcza polskiego Medjugorje. I godzinę tę, godzinę męki pańskiej, teraz będziemy zaczynać od pierwszej godziny, odmawiasz w dogodnym dla ciebie czasie, przeznaczonym tylko na twoją modlitwę. Ważne, żebyś choć trochę czasu zawsze na tę modlitwę zaplanowała i trzymała się jej.
Jeśli to będzie za długa godzina do rozważania, to już w niedzielę proszę sobie rozłożyć na cały tydzień po kawałku, aby wejść w to zadośćuczynienie, jedyne zadośćuczynienie, które podyktował sam Jezus Chrystus. Mam nadzieję, że swoim entuzjazmem chociaż troszkę Was zaraziłam i że zostaniecie z nami i będziecie trwać z nami na modlitwie razem z kanałem YouTube Echo Boga Fiat. Z Bogiem i do usłyszenia do poniedziałku.